Ta choroba nie jest chorobą zakaźną dla ludzi. To jest choroba tylko świń i dzików. I ta choroba jest dlatego groźna, że mimo 50 lat pracy do dzisiaj nie opracowano szczepionki przeciwko tej chorobie. Czy nie da się ani uodpornić świń, ani uodpornić dzików. Czyli jedyna metoda zwalczania tego afrykańskiego pomoru świń to jest wybijanie zwierząt. Jest wiele przykładów na świecie, gdzie poradzono sobie z afrykańskim wirusem, który może być nieszczęściem, ale można to nieszczęście ograniczyć. Kraje, gdzie w ciągu kilku miesięcy od wystąpienia ognisk udało się zamknąć to na małym obszarze, wybić te świnie, wprowadzić strefy i w sposób skuteczny wyeliminować. I są kraje, Włochy, Sardynia jest tego przykładem, gdzie dziesiątki lat trwa problem, niemożliwy praktycznie do rozwiązania, przynoszący ogromne straty ekonomiczne, pogarszający wizerunek produkcji żywności w tych krajach. Sardynia jest tego przykładem. W trzech krajach, czyli Portugalia, Hiszpania i Brazylia, w zasadzie wystąpienie afrykańskiego pomoru świń spowodowało to, że wszystkie drobne gospodarstwa, chlewnie przyzagrodowe, można powiedzieć, wszystkie drobne i średnie gospodarstwa padły. Natomiast utrzymały się i rozbudowały się duże chlewnie z dobrymi systemami bioasekuracji, czyli zostało przekształcone rolnictwo całkowicie tam. Nie drobni producenci produkują świnie, tylko duże korporacje, które mają ogromne środki na zabezpieczenie chlewni, mają ogromną świadomość. Ta choroba ma ogromne skutki ekonomiczne, bo kraj, w którym wystąpi ognisko, czyli zostaną zakażone świnie domowe, albo przypadek, czyli zostaną zakażone dziki, traci praktycznie całkowicie możliwość eksportu świń i wieprzowiny na długie lata, na około 3 lat. Czyli dopiero eksport może powrócić 3 lata po eliminacji ostatniego przypadku czy ogniska choroby. Czyli to jest dlatego tak bardzo niebezpieczne, że jest także broń ekonomiczna, że jak u nas pokazały się pierwsze dwa przypadki afrykańskiego pomoru wśród dzików, to cały świat następnego dnia wstrzymał z Polski import świń i wieprzowiny. Unia inaczej rozgrywa sytuację. W Unii ze względu na regionalizację to traci możliwości eksportu tylko region, gdzie występuje ta choroba, a cała pozostała część kraju może eksportować. Czyli my dzisiaj mamy prawo eksportu i świń, i wieprzowiny do wszystkich krajów Unii, ale już na przykład do Rosji nie możemy eksportować, do Białorusi i do innych wszystkich krajów świata w zasadzie import został wstrzymany. Jeżeli w Polsce wystąpią następne przypadki, nie daj Boże, w stadach hodowlanych świni hodowlanej, to może być gwóźdź do trumny dla polskiego sektora trzody chlewnej. Wszystkie z tym związane konsekwencje, zakaz eksportu, czarny PR, który może zniszczyć eksport nie tylko wieprzowiny, ale również innych kierunków produkcji żywnościowej w Polsce, wykorzystywany w różnego rodzaju grach międzynarodowych, to jest nieszczęście. Dlatego Komisja Rolnictwa Sejmu skierowała do Najwyższej Izby Kontroli zlecenie na przeprowadzenie oceny, czy dotychczasowe przygotowania państwa polskiego, jego służb, rządu, samorządów, przedstawicieli władz publicznych były wystarczające. My powinniśmy korzystać z doświadczeń innych krajów. My nie musimy wymyślać wszystkiego od nowa. Powiedziałbym, najważniejszym mechanizmem, który pozwala na szybkie zwalczanie, to jest uświadomienie, wysoki poziom świadomości producentów i hodowców świń. To jest najważniejsze. Po drugie, jeżeli by już doszło do katastrofy, to szybka wypłata odszkodowań i to odszkodowań w pełnym wymiarze. Chodzi o to, żeby ci producenci chcieli współpracować jak najszybciej z inspekcją weterynaryjną, żeby byli pewni, że ta współpraca jest dla nich korzystna także ekonomicznie. A najważniejsze, ja uważam, tak we wszystkim jest wiedza, świadomość i odpowiedzialność.